pytanie, kiedy zaczął się wszechświat? Niektórzy uważają, że to katastroficzna kosmiczna eksplozja cisnęła niezliczone światy w pustkę wielkiego mroku. Światy, które pewnego dnia podźwigną żywe formy wspaniałej i przerażającej różnorodności. Inni natomiast wierzą, że wszechświat został stworzony jako całość przez jedną wszechmogącą istotę. Mimo, że właściwe początki chaotycznego wszechświata nie są pewne, jasne jest, że rasa potężnych bytów powstała, by przynieść stabilizację licznym światom i zapewnić bezpieczną przyszłość istotom, które szły za nimi. Tytani, bo o nich mowa, to boskie istoty przemierzające wszechświat i rozkazujące nowym światu. Wyróżniamy dwa typy tytanów. Pierwszą z nich są masowie, którzy charakteryzują się platynową skórą. Niegdyś tworzyli oceany i niebo. Ich sferami mocy są burza, mróz oraz woda. Są bardzo samotni, dystansują się od wszelkich stworzeń śmiertelnych, nie chcąc naruszać delikatnej równowagi ewolucji. Drugim typem tytanów są wanowie, którzy charakteryzują się brązową skórą. Niegdyś tworzyli góry i wszelkie otchłanie na ziemi. Ich dziećmi są Erden, których zadaniem było rzeźbienie świata. Podobnie jak asowie, starają się trzymać z dala od śmiertelnych stworzeń. Tytani badali nowonarodzony wszechświat i ruszyli do kształtowania światów, które napotkali. Znosili na nich potężne góry i drążyli bezkresne morza. Powołali do życia powietrze i szalejące atmosfery. Była to część wiekopomnego dzieła, by stworzyć ład chaosu. Tytani nawet wzmocnili prymitywne rasy, wykorzystały z ich dzieła i utrzymywały integralność własnych światów. W pierwszych wiekach stworzenia, rządzeni przez elitarną grupę znaną jako Panteon, Tytani przynieśli ład setce milionów światów rozrzuconych w wielkim mroku. Czym jest tak naprawdę Panteon? Jest to najwyższa rada Tytanów, która kształtowała świat i pilnowała wszechświata. W jej skład wchodzą przywódcy rasy Tytanów, m.in. Amantul, najwyższy ojciec Panteonu, Eonar, opiekunka wszelkiego życia, Norganon, strażnik wiedzy i mistrz magii, i Kazgorod, rzeźbiarz i kowal świata. Dobroduszny Panteon chciał chronić te światy i był wiecznie czujny na zagrożenie ataku złych, ponadwymiarowych bytów z wirującej pustki. Pustk, eteryczny wymiar magii chaosu, który łączył miliardy światów we wszechświecie, był domem nieskończonej liczby okrutnych, demonicznych istot, które pragnęły tylko niszczyć życie i pożerać energię żyjącego wszechświata. Niezdolni okiełznać zło bądź szaleństwo w jakiejkolwiek formie, Tytani poświęcili się znalezieniu sposobu położenia kresu nieustannemu zagrożeniu ze strony demonów. Czy im się udało? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku.